Hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym unboxingu. Dzisiaj mam dla Was coś innego troszeczkę. Wiem, że robiłam jeden chyba unboxing, jeszcze muszę sprawdzić, z tej firmy. Dzisiaj przyszedł do mnie, oj, coś poleciało, Pixel Box. Jak widzicie, Pixel Box trochę się zmienił, bo ma teraz taką fioletową obwódkę. No, fioletowe pudełko z różowymi takimi kwadracikami. Wcześniej był na szaro-niebiesko z białym napisem chyba, albo z czarnym. Już nie pamiętam. Skrócę to, bo jak widzę, jest światło dzienne i strasznie daje przez okno, mimo że zasłoniłam. Więc na szybciutko, zanim dojdziemy do unboxinga, ja przybliżę kamerę oczywiście. To takie drobne ogłoszenia parafialne. Zbliża się czerwiec, jeszcze jest maj, ale w czerwcu szykuje się parę unboxingów. Między innymi zaległy Mystery Box z Japonii, który miał być wysłany, ale jeszcze nie dostałam maila, więc nie wysłałam. Inna firma, z której tylko raz miałam, nie, dwa razy, więc nie wiem, kiedy dokładnie wyślę, zobaczymy. Ponadto czeka nas figurka, nie powiem jaka, będzie unboxing figurki. Będzie chyba unboxing oryginalnych rzeczy z Genshin Impact. Czemu chyba? Dlatego, że dostałam wiadomość, że to jest teraz preorder i żeby wydłużyć czas na ile się da na AliExpress, ponieważ no, w Chinach jest nieciekawa sytuacja. Szczególnie w Szanghaju, no lockdown, dokładnie nie wiem, więc powiem Wam, że tutaj tak dużo dzieje się na temat Ukrainy, tego, że tylko w internecie szukać informacji. W każdym razie jest lockdown, jak będzie coś zostanie wysłane, to dostanę informację, więc tu nie wiem kiedy. Szukuje się też unboxing najnowszej lalki, Beidou, zobaczymy co, czy przyjdzie na czas, wszystko zobaczymy, a najważniejsze to w czerwcu wybieram się pierwszy raz w życiu na Pyrkon. W końcu mi się udało. Najpierw był lockdown, pandemia, przedtem brak kasy, jakieś inne problemy i nie dałam po prostu rady. A teraz się wybieram, więc jeśli ktoś z Was chce się spotkać, będę tam, co prawda spotkam się z kumplem, z którym się jeszcze nie widziałam, chciałam się z nim spotkać, ale on też będzie miał swoją grupkę znajomych, więc na pewno znajdę czas, żeby się z Wami spotkać. Jak ktoś się chce spotkać, spędzić miło czas na szukaniu gadżetów, albo na jakichś wykładach, czy na koncercie. Jeszcze nie wiem, jaki plan jest dokładnie, wiem, że się pojawił, ale nie zerknęłam jeszcze. To piszcie do mnie w komentarzach, albo po prostu zapraszam do mojego Discorda, którego będziecie mieli na dole oczywiście. I można pogadać. A teraz bez zbędnego pitu-pitu przechodzimy do Pixel Box. Jeśli czekacie na anime, to nie jest Pixel Box anime. Nie wiem, czy kiedyś zamówię, bo jeden miałam, nie bardzo mi się podobał. Dlatego, że między innymi był Dragon Ball. Ja nie jestem fanką Dragon Balla, naprawdę nie lubię tej serii. I zauważam, że każdy, prawie każdy ma Dragon Balla. Co roku przynajmniej jeden jest miesiąc, gdzie jest anime box i Dragon Ball, Dragon Ball. Więc stwierdziłam, że poczekam, aż się pojawi fantasy fajny box. Pojawił się, zamówiłam, jest. Powiem Wam, że po 15 zawsze wysyłka, więc już nie pamiętam, jakie były tam... Z jakich filmów lub gier było? Chyba był Wiedźmin? Albo Gra o Tron? Albo Harry Potter? Nie pamiętam, więc bez zbędnego pitu-pitu zabieramy się do unboxingu. Przybliżę Was, nie będę tutaj robić na razie cofki. Kurczę, dywan kupi. Ok. Wybaczcie za ten, powinnam troszeczkę... Ten, czekajcie, troszeczkę Was jeszcze przesunę. Wybaczcie. O! Dobrze widać? Dobrze. No to zaczynamy. Jedyne co się nie podoba, że nie był tutaj dodatkowy zaklejeń, tylko tu. Więc troszeczkę słabo. No ale zobaczymy. Dobra, otwieramy. A czekajcie, bo tu nie będzie niespodzianka, jak ja Wam to od razu otworzę, więc zrobimy to tak. Okej, jest troszeczkę pustka. To mnie zdziwiło, ale okej, dobra. Przejdźmy do tego, czy zmienili książeczkę. Jest teraz taka. Okej, dobra. Zawiera listę gadżetów z tego Pixel Boxa. A, majowy temat. Samo, zapomniałam właśnie, że to jest tak. Przywoływanie, okej. A teraz jest Galaxy. Powiem, że troszeczkę mnie Galaxy interesuje, bo jest właśnie z Dune'ą, Mandalorian. No i niestety Amok Asmir średnio. Dobrze, mamy 4? Aha, dobra. Mamy 5 tych. Dobra, mamy Wiedźmiński Talizman. Czyli licencjonowany brylok z Geraldem z serialu Wiedźmin. Mroczny Jubiler, czyli licencjonowana figurka Saurona z filmu Władca Pierścieni. No tutaj mi akurat średnio, bo figurki tam nie chciała.
dzwonek przywoływacza, czyli dostępny tylko w tym Pixelboxie i boxie mini przypinka, złota leszczyna, czyli limitowana koszulka i smocza okładanka, czyli licencjonowane 750 elementów pozy z Dragon, Dungeon Dragon. Jezus Maria, pozy bym akurat nie chciała. Dobra, przejdźmy do tego, co widzę. Troszeczkę mnie zamartwiło, że tak mało, ale okej, to jest 5 minut. Dobra, przejdźmy do tego Saurona. Czekajcie, odsunę to, żebyście mogli zobaczyć. Tu mamy naszego Saurona, dobrze widać. Sauron. Tu mamy z tyłu pokazane. Powiem Wam tak, szczerze nie będę go otwierać, bo mi się nie bardzo podoba figurka Saurona. Nie trzeba nas za samym Sauronem. Ze względu na to, że to jest główny zły. I jakoś tak nie bardzo. Nie liczyłam na figurkę. Figurki to tylko powiem tak, z gier, to wybranych gier i anime zbieram. Z Władcy Pierścieni liczyłam na coś innego. Kufel, torba, cokolwiek takiego. Niżeli właśnie figurka, więc ta figurka będzie u mnie do wygrania. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki konkurs, co i jak, ale będzie do wygrania. Więc na razie odkładamy tutaj na bok, będziecie jeszcze widzieć. Dobra. Typowa naklejeczka. One zawsze są. Call me. No tak, bo sumą. Dobrze, naklejeczka. Ok, mamy The Witcher. O Jezus Maria, o Boże. Okej, nie podoba mi się, już to Wam powiem z góry. Też będzie do wygrania. Liczyłam tutaj na znak Wiedźmina albo na Wiedźmina, jego podobiznę z filmu, bo to jest filmu. A nie na takiego dziwnego, No nie bardzo dla mnie, niestety ten boks jest mało trafiony jednak. Liczyłam na coś innego. Te dwie rzeczy na pewno będą do wygrania. Dobrze, przejdźmy do największej rzeczy, czyli puzzle. O Boże, nie mogę tego... No, pudło mi się strasznie podoba. Patrzcie, jakie fajne pudło. Myślałam, że tutaj coś innego lata. Super pudło. No, to mi się podoba, ale nie podoba mi się to, że to jest... O Boże, tak to będzie wyglądało. Okej, 750, o Boże. Ja nie, Nie, to sobie zostawię, bo im mi pudło się podoba i puzzle będę składać, jak znajdę czas. To jest fajne. Chociaż 700, Jezus Maria, to nie będę to wieczorem składać. Ale nie, to jest bardzo fajne. Fajny wzór, ciekawy. To mi się na pewno przyda bardzo. Dobra. Powiem Wam, że troszeczkę źle zrobili, bo to pudło jest za duże, moim zdaniem, na zawartość. 5 elementów i trochę za dużo i latają w tym pudle. Powinni je trochę zmniejszyć. Dobra, mamy przypinkę tytułową, czyli tak sama jak była naklejeczka Call Me. No to mi się podoba. Dobra, na razie mi się podoba naklejka, przypinka i puzzle. Czyli trzy rzeczy, raczej no dwie, bo naklejka się nie liczy za bardzo. Dwie rzeczy. Te mi się nie bardzo, będę je oddawać. No i mamy koszuleczkę, kochani. Koszuleczka czarna jak zwykle. Wolałabym jakąś szarą. Jezu, koszulka jest sztos. Dobra, zobaczycie. Jak ją tak... Koszulka jest z... chyba ona nie jest do końca tematyczna, w sensie z danego filmu, ale wygląda jak Lord of the Rings. And so we inhibit a fractured world. No powiem Wam, że koszuleczka sztosik. MK, damska. No to jest szczał dziesiątkę, powiem Wam. Dobra, koszuleczka, przypinka, jak i puzzle. To jest naprawdę fajne. Jeśli chodzi o te dwie rzeczy, to już tak średnio. I tak jak powiedziałam, będą u mnie do rozdania. Jeszcze pozbieram parę fantów, żeby Wam coś fajnego wrzucić. I będzie do wygrania. Albo to osobno do wygrania, bo jednak figurka jako figurka to jednak... No coś takiego większego, super ekstra. No zobaczymy, Dobra, jeśli ocenię, jak oceniam ten box od 0, dobra, od 1 do 10, oceniam go na mocne 6. Dlaczego mocne 6? Bo tylko koszulka jest fajna i puzzle. Chociaż mogli dać coś innego zamiast puzzli mimo wszystko. No i przypinka. Fajna. No ale figurka i niestety... Brylok tak, no średnio mówię Wam, gdyby ten brylok był trochę inny, to bym go sobie wzięła, ale no jest niby jajcarski trochę, ale no nie podoba mi się po prostu.
ten Wiedźmin. A figurka Saurona, no Sauron, no nie przepadam za nim samym. Jak mówiłam, figurki to z innych serii, chyba żeby naprawdę była jakaś super ekstra. A ta jest taka sobie, więc takie mocne 6 na 10, no może dałabym 7 za tą koszuleczkę. Więc co, polecam kupować Pixelbox. Mają naprawdę fajne gadżety, no wiadomo, nie każdemu trafi się coś idealnego. Tutaj zastanawiam się właśnie, czy te Galaxy Box, czy nie, ale to zastanowię się, jeszcze mam chwilę czasu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję tu na dole. I zapraszam Was na mojego Discorda, jak i na inne filmiki z unboxingów, czy też z gier. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, hejo!